pojawia się ktoś, kto nam mówi w tytule, że zdobędę świat, a prowadził będę wielką firmę, albo, i to jeszcze z sukcesem oczywiście, bo to jest założenie, albo zarobię pierwszy milion, albo będę zarabiać po 5000 euro już w trzecim tygodniu działania. I ta osoba stojąca na scenie doskonale wie, że jedynie 4%, może 2%, a może 6% osób jest w stanie to zrealizować ze względu na to, że trzeba mieć naprawdę siłę charakteru, aby pójść tą ścieżką. A pozostałe to są osoby, które wydadzą pieniądze na temat, na program. Emocjonalnie się zaangażują, podekscytują się tym tematem, wejdą w swoje następne dni życia z chęcią ataku tego tematu, tak po prostu na bazie tych emocji. I później się okaże, że o ile tu wzlatują w górę, spadają później jeszcze niżej niż byli wcześniej, bo pojawia się dodatkowa frustracja, że nie dość, że ja wcześniej nie wiedziałem, to teraz jeszcze nie zrealizuję tego, bo to jest za trudne. Nie pompujcie się wiedzą, która służy tylko do tego, żeby chcieć jeszcze więcej mieć wiedzy. Nie jarajcie się ludźmi, którzy was fascynują, tylko tym, że was fascynują, a tak naprawdę później zostajesz ty wraz z frustracją, bo to jest bardzo trudne do zrealizowania. Czyli jeżeli ktoś, kto występuje na scenie, mówi ci w ciągu pół godziny, 27 punktów, co należy zrobić i każdy punkt jeszcze ma pół punkty, jeszcze się popisuje tym, jaki jest fenomenalny, co on w życiu nie zrobił, ta osoba najczęściej robi ci krzywdę, bo ty nie wdrożysz 27 punktów.